Witam, witam, Łukasz Pawłowicz, Radio Watacha. Słuchajcie, bardzo dużo miałem zapytań, co kiedy masz denumer, co kiedy potrzeba się zarejestrować, istnieje potrzeba zarejestrowania się na NAWie, zrobienia poszukiwania pracy, no i permittering względnie bezrobotne, czego wam nie życzę. No więc odpowiadam od razu. Mamy coś takiego jak bójpas. Bójpas, wchodzimy na person i od razu przechodzimy do konkretów, no bo ja wam pokażę to, jak to zrobić. Właśnie coś takiego jak tutaj jest Bypass ID i Mobil i Bypass ID pa SmartCoach. Ja proponuję to rozwiązanie po Mobil. Dlaczego? Bo SmartCoach, jak dostaniesz, to musisz mieć jeszcze czytnik. Czyli z czytnikiem karta ci przyjdzie i musi zawsze być podłączony do komputera, żeby się logować. Natomiast Bypass ID po e-mobil, no to jest rozwiązanie takie, że zawsze ci przyjdzie na telefon komórkowy hasło i wtedy wpisujesz swój kod i logujesz się względnie do NAWu, Skateta, ten Altin i tak dalej, i tak dalej. Także klikam tutaj na mobilne. I teraz tutaj mamy informację cenową. Cena za to jest 889 koron, czyli wzrosła trzykrotnie, słuchajcie, bo kosztowało to niecałe, znaczy około 300 koron. W tej chwili kosztuje to 889, no ale to już jest inna sprawa. I wychodzi nam tutaj ForNavn, EtherNavn, proces numer, mobil numer, epos adresę. Pamiętajcie jedną rzecz, która jest bardzo ważna. W momencie, kiedy rejestrujecie tutaj swój numer telefonu, musi on figurować na wasze imię i nazwisko. To jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy rejestrujecie to na cudzy mobil, na cudzy telefon, cudzy numer telefonu, no to pamiętajcie, że później, tracąc go, możecie mieć problem z odzyskaniem możliwości logowania się, dlatego że ktoś, kto wam dał na przykład wcześniej ten numer, nie przerejestrowaliście go na siebie, a nagle okazuje się, że numer twój nie działa, no bo osoba, która ci dała wcześniej, wzięła sobie kartę od nowa i zarejestrowała i uruchomiła u siebie ten telefon. Także bardzo ważne jest, żeby to nie był pożyczony telefon, numer telefonu, żeby to był wasz, bo to jest twój podpis elektroniczny i to jest bardzo ważne. No więc nawiązując do tego, co tutaj robimy, wpisujemy ForNavn imię, EtherNavn nazwisko później wpisujemy FCS numer ja to robię właśnie teraz dla jednego z moich znajomych, także na bieżąco będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda krok po kroku. Tylko muszę jeszcze numer telefonu, jaki tego miglanca był. O, już mam. I e-mail adres. E-mail adres to był... Powiedz mi e-mail adres jeszcze raz. Dobrze. Tutaj mamy już e-mail wpisany, wszystko jest rozpisane i idziemy dalej. Idąc dalej, w tej chwili przychodzi na telefon kod czterocyfrowy. Podaj mi ten kod czterocyfrowy. Ja jestem w tej chwili na linii właśnie z człowiekiem, któremu to robię. Dostałeś SMS-a teraz? Ten drugi. Dobra, i teraz ustanawiamy własne hasło, słuchajcie, które będziemy wpisywać przy logowaniu.
Czyli ja tutaj sobie prostą sprawę robię. Cyk. Później robię tutaj. Oczywiście później poinformuję osobę, której to robię, o tym, że o tym, jakie hasło ma. I mamy tutaj coś takiego. Chcę otrzymywać informacje o tym bypassie za pośrednictwem SMS-u i potwierdzam, że przeczytałem oraz wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Zaznaczam te dwa ptaszki. Lub jeżeli chcecie na e-post, czyli na maila, no to sobie tutaj robicie, a SMS-a wyrzucacie. Ale powiedzmy, że SMS jest lepiej i teraz śmigamy dalej. Teraz leverings adres. Leverings adres, czyli wpisujemy tutaj swój adres. Dyktuj mi adres. Kod. Rozmówca mój jest nieprzygotowany, ale... Dobrze. Mamy i teraz przechodzimy do kolejnego okienka. I kolejne okienko to jest opłata. I tutaj jest coś takiego. Nawet jeżeli masz D-numer, możesz mieć kartę bankomatową i do niej, jeżeli masz kodę brikę, no to możesz swoją kartą zapłacić. Jeżeli nie masz kodę brikę, poproś znajomego. W tym przypadku ja wykonam to za tego mojego znajomego i użyję mojej karty, aby zapłacić mu za to. Zapłacić może każdy, kto ma dostęp do telefonu, bo za chwilę zobaczycie, jakie zabezpieczenia są, które należy przejść. No i właśnie dlatego dobrze jest, żeby ktoś był przy was i wam zapłacił to, a wy mu po prostu pieniążki oddacie. Chyba że macie kartę z kodę brikiem. A ty masz kartę z kodę brikiem, Krzysiu? Dobra, ja zapłacę ze swojej, a ty mi prześlesz pieniążki. Czyli ja zaznaczam Visa. Wypełniamy wszystkie pola. I potwierdzamy Backref Depetaling, cyk. I w tym momencie jest okno właśnie, o którym mówiłem, żeby potwierdzić płatność. I to są te zabezpieczenia, które wymaga nam bank. Ja robię ID po mobil, dlatego że mam to. Jestem szczęśliwym posiadaczem personalnego numeru stałego, więc... Przyjmuję. Jeszcze raz, jakiś błąd jest. W tej chwili są w ogóle problemy, słuchajcie, z podpisami. Ale myślę, że to przejdziemy sobie spokojnie. Właśnie telefon mi zaakceptował sprawę. I tyle to właśnie trwa, słuchajcie. W tej chwili mamy informację o tym, że ta osoba tutaj dostała Betalink Register, czyli zarejestrowana płatność. Około 3 dni potrwa cała procedura. No i klikamy na ptaszek i OK. Dziękuję, to wszystko. Także bardzo prosty sposób, możecie zrobić bypassa. Trzeba tylko pamiętać o kilku rzeczach, które są bardzo ważne. Pierwsza rzecz, numer telefonu musi być zarejestrowany na ciebie. Jak to zrobić, jeżeli na przykład nie masz numeru telefonu, a chcesz to szybko zrobić, a jesteś w Norwegii i masz adres norweski? Idziemy do Narvesena, bierzemy kartę Michaela, rejestrujemy ją na siebie, sprawa załatwiona. To jest takie właśnie proste. Lub jeżeli nie chcemy wychodzić nigdzie, zamawiamy kartę przez michael.no. Tam po polsku wszystkie informacje są. Wystarczy kliknąć na język polski i dostaniecie informację, w jaki sposób sobie można zamówić numer telefonu, rejestrujecie się, po czym przychodzi karta, aktywujecie ją
i działacie z tym. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o odhaczanie się na bezrobotnym, czy też na permitteringu, to wszystko w kolejnym programie. Zapraszam Was do tego, abyście to oglądali. Ta sama osoba, której teraz odhaczyłem bypass, która dostanie, po otrzymaniu bypassa przejdziemy do kolejnej procedury, czyli jak być poszukującym pracy, bo to jest pierwsze, co trzeba zrobić w NAWie. Później wypełnimy CV, konkretnie tak, żeby było to zrobione, bo to należy zrobić, po czym zarejestrujemy tą osobę jako na permitteringu, względnie poszukującą pracę i bezrobotną. Także bądźcie z nami, trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał Radio Watacha. Trzymajcie się, dziękuję.